Państwu, otwieram 48. sesję Rady Miejskiej Gminy Koźminek. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi kworum i nasze obrady są prawomocne. Witam szanownych radnych, witam panią burmistrz, witam panią skarbnik, panią sekretarz, witam panią protokolant, witam pana kierownika i witam panów naszych operatorów. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad wraz z materiałami otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną. Czy są zatem zastrzeżenia albo wnioski do porządku obrad? Proszę bardzo. Znaczy, jeśli można, Szanowni Państwo, jedno pytanie, czy jeśli chodzi o punkt siódmy, ustalenie diet dla sołtysów i dla nas, dla radnych, czy jest możliwość technicznego rozdzielenia tego na dwie uchwały osobne? Tak, żeby można było zagłosować osobno na diety dla nas radnych, a jak to jest przyjęte, może to zawsze jest tak standardowo, ale czy byłaby możliwość tego rozdzielenia na dwa punkty? Dwie uchwały osobne, jakby odnośnie diety radnych i diety sołtysów. Jedną uchwałę są dwie. Jest dla rady i dla sołtysów. Inkaso będzie głosował. Inkaso osobno, to ja rozumiem. Tak, to jest kolejny punkt, ale czy ten punkt... Czy to jest jeszcze jeden punkt i zrobić oddzielną uchwałę na diety sołtysów? To w takim razie przegłosujemy, tak, bo to jest wniosek do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki do porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Ale to jeszcze raz, bo to przeliczymy, bo tu nie ma w systemie. Ile tam jest? Nie ma pani protokolu. To w takim razie 5 minut przerwy, tak? No, na wprowadzenie do systemu. Czyli rozumiem, że...
Są jeszcze wnioski albo zastrzeżenia do porządku obrad? Czy ktoś z Państwa kolejny jeszcze ma? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po uwzględnieniu wniosku radnego Tomaszewskiego? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, porządek obrad w nowym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji wystawiony był w sali sesyjnej. Czy są wnioski o lub zastrzeżenia do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza gminy z działalności pomiędzy sesjami. Proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pomiędzy sesjami, czyli tymi z dnia 1 i 20 grudnia, na których były podjęte uchwały, było w łącznej ilości 7, wszystkie właściwie dotyczyły spraw budżetowych, wszystkie są w trakcie realizacji. Natomiast w międzyczasie na terenie gminy zadziało się przy szkole podstawowej w Nowym Nakwasinie. Dobudowaliśmy tam taki odcinek na dowóz dzieci z boku szkoły na 210 metrów asfaltu za łączną kwotę ponad 80 tysięcy złotych. Było to wykonane ze środków własnych. Spotkałam się również ze studentami. 10 osób otrzymało nagrodę po 1000 zł za wybitne osiągnięcia w edukacji. I w międzyczasie obchodziliśmy 103. rocznicę powstania wielkopolskiego. Za udział Państwa również dziękuję. I w tym miejscu chciałabym prosić. A jeszcze informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Wszystkie osoby, które miały zobowiązanie do złożenia takiego oświadczenia, wszystkie były złożone w ustawowym terminie. Zostały one przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego II w Kaliszu. Były osoby po analizie naczelnika, u których stwierdzono jakieś uchybienia. Wszystkie te osoby zostały wezwane do złożenia wyjaśnień. Wysłaliśmy te wyjaśnienia, które pracownicy złożyli też w terminie nałożonym zwrotnie. W tym miejscu chciałam prosić o to, żeby pani skarbnik mogła poinformować Państwu o podjętym zarządzeniu burmistrza gminy w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w artykule 243 z ustawy o finansach publicznych i tutaj chciałabym prosić panią skarbnik, żeby tę kwestię przedstawiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak już pani burmistrz powiedziała, zostało wydane zarządzenie zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do końca roku. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek określić się, czy indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2022-2025 wyliczany będzie według średniej 3-letniej czy średniej 7-letniej. Chodzi o dane historyczne w okresie czasu 3 bądź 7-letniej. I po przeprowadzonej analizie dla naszej gminy okazało się, że korzystniejszy w celu stabilizacji naszego wskaźnika jest okres 7-letni. Poprawia to naszą sytuację finansową, jeżeli chodzi o
perspektywy w tych latach, jeżeli chodzi o możliwości zadłużenia i spłaty tegoż zadłużenia, dlatego też został dokonany wybór, aby wskaźnik wieloletniej prognozie finansowej, jeżeli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy, był wyliczany w oparciu o okres 7-letni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2021-2032. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja ten punkt omówię jak zwyczajowo to czynię razem ze zmianami budżetu gminy na 2021 rok. Proszę Państwa, jak co roku, jeżeli chodzi o zmianę budżetu, dokonujemy analizy naszych planów finansowych, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, i dostosowujemy je do rzeczywistych bądź przewidywanych na ten moment wpływów. I tak, proszę Państwa, oprócz tego, że poczyniliśmy tutaj w tym projekcie te zmiany, gmina otrzymała środki w wysokości 26 938 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które zostały przeznaczone na wydatki jednostek oświatowych szkół. Ponadto Szkoła Podstawowa w Moskurni otrzymała nagrodę w wyniku rozstrzygnięcia konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku w wysokości 10 tysięcy złotych i te środki są przeznaczone na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Moskurni. Oprócz tego została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźminek w sprawie realizacji zadania określonego w programie Asystent Rodziny na rok 2021 w zakresie środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy i te środki przeznaczone są właśnie na wynagrodzenie tegoż asystenta. Oprócz tego, jeżeli chodzi o zmniejszenia planu dochodów, 8 grudnia został podpisany tego roku aneks do umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej nr 675-326P w Starym Nakwaśnie Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P, które to zadanie jest realizowane ze środków, będzie w 2022 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to, proszę Państwa, zmniejszenie o 851 293,17 zł. I jest ono wynikiem dostosowania kwoty dotacji do faktycznie realizowanego zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Procent dofinansowania pozostaje niezmieniony, jest to 80% ze środków tegoż funduszu, a 20% są to środki, które stanowią wkład własny gminy. Pozostałe, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zmiany w ramach dochodów, to jak już mówiłam, dotyczą dostosowania planów finansowych do rzeczywistych bądź przewidywanych wpływów. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o pozostałe zmiany odnośnie, proponowane odnośnie wydatków, są to zwiększenia na kwotę 307 438 zł i, proszę Państwa, dotyczą one planów finansowych urzędów, jednostek oświatowych z terenu naszej gminy i są związane również dostosowanie planów finansowych, może nie tyle do planowanych wydatków, choć również co do zobowiązań, które wpłyną w przyszłym roku i one będą w sprawozdaniach finansowych wybierały wpływ na ogólny wynik w jednostkach organizacyjnych. Dlatego też tutaj w celu zabezpieczenia takich sytuacji, które powodowałyby, że zobowiązania i wydatki przekraczają plan finansowy, dostosowanie jest tutaj dokonane, żeby takich sytuacji było jak najmniej, żeby je wyeliminować. Proszę Państwa, oprócz tego zmniejszamy środki odnośnie projektów realizowanych w szkołach dotyczących programu Laboratoria Przyszłości. Łącznie jest to kwota 67 320 zł.
i dotyczy środków, które są na planach szkoły podstawowej w Moskurni, to jest kwota 30 tysięcy złotych i szkoły podstawowej w Koźminku w wysokości 37 320 zł. Przedmiotowe środki zostaną zaplanowane do realizacji w budżecie roku przyszłego. W związku z tym, że zadanie to może być realizowane w 2022 roku, a na rynku obecnie brakuje tych materiałów dydaktycznych będących na liście tego projektu, które zaopatrują się w szkoły w całej Polsce, dlatego też no, z takich przyczyn od nas niezależnych i od przyczyn niezależnych szkoły musimy przesunąć te środki do realizacji w roku kolejnym. Pozostałe zmiany, proszę Państwa, w ramach planu wydatków mają charakter porządkowy w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostek i w celu dostosowania do bieżącej klasyfikacji budżetowej i są one na kwotę 13 450 zł. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przychody i rozchody, po stronie przychodów dostosowujemy plan przychodów, zwiększamy o środki, które były wcześniej w wolnych środkach, a powinny znajdować się w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym budżetu. Te środki zwiększamy przychody budżetu. Dotyczą one pozostałości z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2020, które to na ten plan, na plan wydatków zostały przeznaczone. A jeżeli chodzi o rozchody, w celu zbilansowania budżetu zmniejsza się przelewy na rachunkach lokat o 668 520 zł 76 groszy. Proszę Państwa, te zmiany dotyczą budżetu, jednakże mają wpływ na wieloletnią prognozę finansową odnośnie roku 2021 i zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku pierwszym, ale oprócz tego, proszę Państwa, mamy w załączniku drugim w ramach przedsięwzięć następujące zmiany. Po pierwsze, dodajemy przedsięwzięcie Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Koźminku. To, o czym mówiłam, jest to zadanie, które teraz, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Koźminku, częściowo środki szkoła wykorzystała w tym roku, a częściowo pozostały jej na planie finansowym do wykorzystania w roku przyszłym. Dlatego też to zadanie staje się zadaniem dwuletnim i wymaga ujęcia wieloletniej prognozie finansowej. Łączny koszt tego zadania to 93 300, 55 980 to jest limit roku bieżącego, a 37 320 zł to jest limit roku przyszłego. Oprócz tego, proszę Państwa, wprowadzamy przedsięwzięcie o charakterze bieżącym dotyczące wykonania strategii rozwoju dla gminy Koźminek na lata 2021-31 i stanowi to limit roku przyszłego w wysokości 12 300 zł. Pozostałe zmiany, jeżeli chodzi o załącznik, to są zmiany w zakresie przedsięwzięć, które już mamy. Pierwsze dotyczy przebudowy drogi gminnej numer 675-326 Pestak na Kwasin Bogdan do skrzyżowania z drogą powiatową numer 4609P, gdzie zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 021 293,17 zł. Jest to, proszę Państwa, pochodna dostosowania planu do rzeczywiście ponoszonych wydatków po przeprowadzeniu procedury przetargowej i niewielka zmiana, jeżeli chodzi o odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 przesuwa się kwotę limitu z roku 2024 na 2021 w wysokości 3238 zł i 34 grosze. Jest to spowodowane, proszę Państwa, tym, że limity tutaj w zakresie tego przedsięwzięcia mamy ustalone w kwotach szacunkowych, a wydatki ponoszone są w zależności od ilości tonażu odebranych śmieci. Dlatego też musimy tutaj dostosowywać i na bieżąco analizować ten plan
i jeżeli chodzi o wydatki, o limity odnośnie tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projektami obydwu uchwał zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę Przewodniczącego o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pani Burmistrz. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie oba projekty. Dziękuję. Otwieram dyskusję do projektu obydwu uchwał. Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2021-2032? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 48/292/2021. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2021 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 48/293/2021. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Gminy Koźminek. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, proponuje się ustalenie dla radnych Rady Miejskiej Gminy Koźminek następujące diety. Dla przewodniczącego Rady 1400 zł, dla wiceprzewodniczącego Rady 850 zł, dla przewodniczących stałych komisji Rady 750 zł. Dla radnych będących członkami dwóch komisji rady 700 zł. Jest to wzrost o 17%. Dla każdego tutaj to jest w kwocie 200 zł. Ta uchwała również określa zasady wypłacania diet dla radnych. Udział w sesji rady komisji potwierdza złożenie podpisu na listę obecności za nieobecność na posiedzeniach rady oraz komisjach stałych potrąca się określony procent, wylicza się go według wzoru ilość nieobecności na posiedzeniach przez ilość posiedzeń ogółem razy 100% i wychodzi nam dieta do potrącenia. Maksymalna wysokość potrąceń nie może przekroczyć 50% wysokości diet. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę Przewodniczącego o opinię. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Radny Tomaszewski. To może ja tak ze względu na przyjęty dość budżet, może jakaś delikatniejsza ta zmiana, jeśli chodzi o diety radnych. Się to 200 zł, tak Państwo ostatnio wspominali, że były przetargi zawsze o te parę złotych, 50 zł nawet. Czy to nie jest zbyt dużo, troszeczkę te 200 zł, może 100 zł było tam. Rozumiemy, że te koszty rosną funkcjonowania i paliwo i tak dalej, także może jakoś tam symbolicznie byśmy tylko to podnieśli. Te 100 zł na przykład do naszej diety. Ma nam się iść na naszą dietę. To znaczy ja porównując inne gminy, naprawdę zachowaliśmy się bardzo wstrzemięźliwie, jeśli chodzi o te podwyżki. No my porównujemy naszych budżetów, tak? Tylko mówimy o naszym budżecie własnym, naszej gminy, także nie mając to na względzie. Zasadą. To znaczy biorą jakieś koszty większe na 15 radnych. Czy są inne głosy jeszcze? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Gminy Koźminek? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję.
zagłosowało 15 radnych. Głosów za oddano 11, 3 głosy wstrzymujące się i 1 głos przeciwny. Będzie to uchwała nr 48 na 294 na 2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości gier dla sołtysów gminy Koźminek. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sołtysów, ustala się dla sołtysów zaproszonych do uczestnictwa w cokwartalnych posiedzeniach sołtysów z burmistrzem dietę w wysokości 250 zł za posiedzenie. Jeżeli chodzi o poprzednią uchwałę w tej sprawie z lutego 2019, nie jest proponowana tu zmiana tej diety. Projektem tej uchwały również zajmowała się Komisja Budżetu, bo to jest ta rozbita uchwała. Proszę o opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Mówię, to te zmiany to do przyrodnienia zasad, tak? Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Koźminek? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, głosów za oddano 13, przy 2 wstrzymujących się. Będzie to uchwała nr 48 na 295 na 2021. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Szanowni Państwo, na terenie gminy Koźminek pobór podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych na inkasentów są wyznaczeni sołtysi gminy Koźminek i sołtysi tutaj otrzymują co miesiąc ryczałt w kwocie do tej pory było 200 zł, proponuje się 300. Raz na 3 miesiące to jest 60 zł za inkaso i plus jeszcze od zebranej sumy pieniędzy z
podatku. Do tej pory było to na poziomie 5%, natomiast tutaj w uchwale proponuje się zwiększenie do 8%. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, Pani Burmistrz. Komisja Budżetu z pewnymi zmianami się zgadza na to, obniżyć 8% ich kasy na 5, a tę minimalną na 100 zł. Dobrze podnieść. Dziękuję. Otwieram dyskusję. To proszę już z tą jakby wniesioną sugestią przewodniczącego. Jeśli nie ma pytań, to przegłosujemy tę poprawkę, którą wniósł radny Zdunek. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia inkasa, poboru podatku w drodze inkasa po zmianie zaproponowanej przez radnego Zdunka? To jest tylko teraz głosowanie. Z wersją pana przewodniczącego komisji budżetowej. Tak, czyli po zmianach. Po zmianach. To tylko na razie głosujemy ręcznie. A teraz przystępujemy do głosowania po zmianie zaproponowanej przez radnego Zdunka. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, głosów za oddano 13, przy 2 wstrzymujących się. Będzie to uchwała nr 48 na 296 na 2021. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2022-2033. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Temat ten był szeroko omawiany na komisjach. Ja tutaj postaram się przytoczę uchwałę składu regionalnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2021 roku, który tutaj też w tej kwestii się odnosi. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16 przez 2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 roku ze zmianami w osobach przewodnicząca pani Małgorzata Łukak, członkowie pani Barbara Linkowska i pani Jolanta Nowak. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyrażał przedłożony przez burmistrza gminy Koźminek w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 opinię pozytywną. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2022-2032 został przedstawiony tutejszej Izbie w dniu 15 listopada 2021 roku. Wydając niniejszą opinię, skład orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu Izby. Projektem uchwały budżetowej na 2022 rok, sprawozdaniami budżetowymi o symbolu RB sporządzonymi według stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz uchwałą budżetową i wieloletnią prognozą finansową na 2021 rok po zmianach. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2022-2032 zawiera dane wymagane przepisem artykułu 226 ustawy o finansach publicznych.
planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Z projektu wynika, że prognoza długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję artykułu 227 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w latach 2022-2032 zostanie zachowana relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zakres przewidziany dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wymaganym z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W wykazie przedsięwzięć, załącznik nr 2, zamieszczono przedsięwzięcia, które są kontynuacją z lat poprzednich. Załącznik obejmuje dane wymagane artykułem 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Inne uwagi. W paragrafie 3 ust. 2 treści normatywnej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 zawarto upoważnienie o treści. Upoważnia się burmistrza gminy Koźminek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast z załącznika nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do projektu uchwały wynika, że zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane wyłącznie przez Urząd Miejski Gminy Koźminek. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały. Przewodnicząca składu orzekającego pani Małgorzata Łuczak. Tak, taką opinię otrzymaliśmy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Jak państwo wiecie, prognoza finansowa ma charakter kroczący. Ta, którą żeśmy uchwalali na dzień 15 listopada, już po tych zmianach, które od tego momentu do dnia dzisiejszego nastąpiły, wymagają wprowadzenia autopoprawki. Dlatego też taką przygotowałam. Tutaj już nawet z samej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że załącznik przedsięwzięć musi zawierać przedsięwzięcia, które są kontynuowane. Dlatego też w czasie po 15 listopada do dnia dzisiejszego mieliśmy zmiany na sesjach wprowadzane do wieloletniej prognozy finansowej, które, proszę państwa, zgodnie z wymogami przepisów prawa musimy również mieć tutaj w wieloletniej prognozie na rok 2022-2032. Dlatego też, proszę państwa, odczytam teraz autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i lata kolejne. Autopoprawka projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata kolejne jest pochodną zmian dokonanych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Koźminek podjętych po 16 listopada 2021 roku oraz w uchwale Rady Miejskiej Gminy Koźminek w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-32 uchwalonych w dniu 29 grudnia 2021 roku. Uwzględnia również propozycje zmian budżetu gminy Koźminek przedstawione w autopoprawce do projektu budżetu gminy na rok 2022. W związku z zaproponowanymi zmianami w ramach planowanych dochodów i wydatków oraz korektą załączniku przedsięwzięć w celu zbilansowania budżetu roku 2022 dokonuje się zmian planowanych przychodów, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, obejmującej również przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niefinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 579 662 zł. Z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w wysokości 2 627 208 zł. W ramach rozchodów 2020 roku uwzględnia się wcześniejszą, dokonaną w 2021 roku spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW odnośnie inwestycji pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koźminek. W związku z tym wycofuje się zaplanowane rozchody w wysokości 1 904 042 zł. Ponadto stosownie do zmian, jakie nastąpiły w okresie od 16 listopada do dnia uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się aktualizacji załącznika drugiego przedsięwzięcia WPF.
Po pierwsze, wprowadza się 3 przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozinek w miejscowości Osugów, etap drugi, w łącznej wysokości 2 237 208 zł. Laboratoria przyszłości i szkoła podstawowa w Koźminku w łącznej wysokości 93 300 zł. Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy zbiorniku wodnym murowanie w łącznej wysokości 37 500 oraz jedno przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących, wykonanie strategii rozwoju dla gminy Koźminek na lata 2021-2031 w łącznej wysokości 12 300. Dokonuje się również korekty w ramach przedsięwzięć. Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 oraz przebudowa drogi gminnej nr 675-326P Stary na Kwasin Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowały się wszystkie komisje. Poproszę przewodniczących o opinię. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Oświaty. Komisja Oświaty również zaopiniowała pozytywnie. Skarg wniosków i petycji. Komisja Skarg wniosków pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Statutowo-regulaminowo. Komisja Statutowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Rewizyjna. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2022-2032. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 48 na 297 na 2021. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2022 rok. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o projekt budżetu gminy na rok 2022, również ten dokument był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach. Ja tutaj przeczytam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która jednocześnie zawiera o tym projekcie, która jednocześnie zawiera najważniejsze elementy i stanowi takie podsumowanie tegoż projektu, jeżeli chodzi o wartości, jakie w sobie zawiera. Jest to uchwała numer SO/2/0952/8/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 1 kwietnia 2021 roku ze zmianami w składzie. Przewodnicząca pani Małgorzata Łuczak, członkowie pani Barbara Dunkowska i pani Jolanta Nowak. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 3 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez burmistrza gminy Koźminek w projekcie uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2022 rok opinię pozytywną. Uzasadnienie. Przedłożony w dniu 15 listopada 2021 roku projekt uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został sporządzony z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 42/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 roku w
sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zostały ustalone dochody w wysokości 35 373 676,93 zł, w tym dochody bieżące 29 030 391 zł. Wydatki w wysokości 33 740 397,81 zł, w tym wydatki bieżące 28 213 460 zł i 81 groszy. Przychody w kwocie ogółem 1 582 502 zł. Z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 955 502 zł. Oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 627 tysięcy. Rozchody w kwocie ogółem 3 215 781 012 zł groszy. Z tego z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 904 042 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 311 739 zł 12 groszy. Z powyższego wynika, iż dochody bieżące ustalono na poziomie wyższym niż planowane wydatki bieżące. Zachowana została zatem zasada określona w artykule 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 1 633 279 zł 12 groszy. Zgodnie z postanowieniem paragrafu 3 treści normatywnej projektu uchwały zostanie ona przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Dochody i wydatki zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębniono dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe. Zatem spełnione zostały wymogi wynikające z artykułu 235 i artykułu 236 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody gminy na 2022 rok są wyższe o 0,22% od planowanych dochodów na 2021 rok według stanu na koniec trzeciego kwartału 2021 roku. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości wyższej o 11,08% od planowanych w 2021 roku według stanu na dzień 30 września 2021. Kwoty subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Dotacji celowych na zadania własne zaplanowane są w wysokościach wynikających z zawiadomienia dysponenta. Natomiast projekt planu dotacji na wychowanie przedszkolne, rozdział 801.04, paragraf 20.30, przyjęto na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty dotacji. Planowane wydatki na 2022 rok są niższe o 12,09% od planowanych w budżecie na rok 2021 według stanu na dzień na koniec trzeciego kwartału 2021 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym o 16,01% od planowanych w budżecie na 2021 rok według stanu na 30 września 2021 roku. W tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, artykuł 236 ust. 3 punkt 1 litera a ustawy, ustalono w kwocie wyższej o 3,74% od planowanych wydatków na ten cel na koniec trzeciego kwartału 2021 roku. W projekcie uwzględniono wydatki na zadania obligatoryjne. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odpowiadają wielkościom planowanych dotacji. W projekcie uchwały zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 128 tysięcy oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 15 tysięcy i przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 138 tysięcy oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 tysięcy. Kwota planowanej w projekcie uchwały budżetowej rezerwy ogólnej spełnia wymogi określone przez artykuł 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z
została ustalona na poziomie wynikającym z dyspozycji artykułu 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. W projekcie ustawy, przepraszam, uchwały budżetowej wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały określa plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rozdział 902, zaplanowano w wysokości równej planowanym dochodom w rozdziale 902. W odrębnym załączniku nr 12 przedstawiono zestawienie wydatków oraz określono przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego. Rada Gminy Koźminek uchwałą nr 44/315/2014 z dnia 27 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności określonych w artykule 212 i 215 ustawy. Zakres zaproponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. Inne uwagi. W planie wydatków w dziale 600 transport i łączność, rozdział 604 lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wysokie wydatki w paragrafie 4020 w kwocie 3000 oraz w paragrafie 4300 w kwocie 108 000. Z załączonych do projektu uchwały objaśnień wynika, że zaplanowane wyżej wymienione wydatki dotyczą m.in. utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy w wysokości 6 000 zł. Skład orzekający wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych winny zostać sklasyfikowane w rozdziale 620 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania, skład orzekający postanowi jak w sentencji. Przewodnicząca składu orzekającego pani Małgorzata Łuk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podpunkt C. Zapoznanie się z opiniami komisji branżowych o projekcie budżetu. Bardzo proszę przewodniczących poszczególnych komisji. I tak komisja budżetu. Komisja budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt. Dziękuję. Oświaty. Komisja oświaty również zaopiniowała pozytywnie projekt. Skarg wniosków i petycji. Komisja skarg i wniosków pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Statutowo-regulaminowa. Komisja statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Mieszkaniowa. Komisja mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Rewizyjna. Komisja rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Podpunkt D. Zapoznali się z wnioskami komisji. Wpłynął jeden wniosek, który już zdążyliśmy przedyskutować i wnieść poprawki. Zatem otwieram dyskusję do projektu uchwały budżetowej. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2020? Panie Przewodniczący, trochę jeszcze musimy, jeszcze jest wniesienie poprawek i ich przegłosowanie. Tutaj na pewno jeszcze musimy. A to dobrze. W takim razie, ja myślałem, że to chodzi o. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o uchwałę, projekt uchwały budżetowej, w związku między innymi ze zmianami, jakie zaistniały w okresie od 15 listopada do dnia uchwalenia i sytuacją, jaka się zadziała, jeżeli chodzi o budżet 2021 roku, który ma również wybiera wpływ na budżet 2022 roku, zaszła konieczność przedstawienia Państwu autopoprawki do projektu budżetu na rok 2022 i ja tą autopoprawkę Państwu odczytam. Zmniejsza się plan dochodów na rok 2022 o kwotę 1 904 042 zł. Są to zaplanowane w projekcie budżetu dochody majątkowe stanowiące refundację wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w latach 2020-2021 projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koźminek
współfinansowanego w ramach PRO na lata 2014-2020. Przedmiotowe dofinansowanie zostało przekazane gminie w 2021 roku i ujęte w planie finansowym 2021 roku. Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o łączną kwotę 4 206 870 zł, w tym wprowadza się dodatkowe wydatki w wysokości 3 969 870 zł, które zostają przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych. Przebudowa drogi gminnej nr 675-326P Stary na Kwasin Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P wysokości 1 342 342 zł. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koźminek w miejscowości Osuchów etap drugi w wysokości 2 232 208 zł. Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Moskurni kwota 30 tysięcy. Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Koźminku kwota 37 320 oraz opracowanie dokumentacji projektowych odnośnie następujących zadań. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni 59 200. Przebudowa drogi Ksawerów Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4617P w kwocie 65 tysięcy. Przebudowa drogi Pietrzyków-Smuki 32 tysiące, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymianek-Chodybki-Osuchów 36 tysięcy, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów 12 tysięcy, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźminek w kwocie 73 800, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy na Kwasin 50 tysięcy. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 237 tysięcy z przeznaczeniem na diety dla radnych w rozdziale 750-22 w wysokości 36 tysięcy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 750-23 w kwocie 165 tysięcy, diety dla sołtysów i inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w rozdziale 750-95 w wysokości 36 tysięcy. W ramach planu wydatków uwzględnia się uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu opisane w opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, a mianowicie wydatki w łącznej wysokości 6 tysięcy dotyczące utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, ujęte wcześniej w rozdziale 604 Lokalny Transport Zbiorowy, klasyfikuje się w rozdziale 620 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. W ramach przychodów ogółem na rok 2022 planuje się zwiększenie o kwotę 4 206 870 zł, w tym przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 1 579 662 zł, które dotyczą środków wysokości 1 512 342 zł przyznanych gminie w 2021 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 675-326P Stary na Kwasin Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środków wysokości 67 320 niewykorzystanych w roku bieżącym pochodzącym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych gminie w 2021 roku na realizację w szkołach podstawowych programu Laboratoria Przyszłości. Przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w wysokości 2 627 208 zł. W ramach rozchodów wykonuje się planowane w paragrafie 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 904 042 zł. Jest to spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PRO odnośnie inwestycji uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koźminek, która nastąpiła w roku 2021. Reasumując, należy stwierdzić, iż przedstawione wyżej korekty spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 1 904 042 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 33 469 634 złote 93 zł.
Plan wydatków dochodów majątkowych stanowi kwotę 4 439 243,93 zł. Wzrost wydatków o kwotę 4 206 870 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 37 947 267 zł. i 81 groszy. Ten plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 9 496 807 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi łącznie 5 789 372 zł. Plan rozchodów po zmianie wynosi 1 311 739 zł 12 groszy. Na skutek przedmiotowych zmian budżet na 2022 rok zamyka się deficytem w wysokości 4 477 632 zł 88 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 627 tysięcy, przychodami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 w wysokości 1 579 662 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w wysokości 2 270 970 zł i 88 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do wniesionych poprawek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przegłosujemy wniesione poprawki poza systemem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniesionych poprawek, proszę podnieść rękę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2022 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 48 na 298 na 2021. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Proszę. Szanowni Państwo, chciałam Państwa prosić o to, aby wyrazili Państwo zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym, że złożyliśmy wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie trzech linii, z czego dwie mają dwa kursy. Pierwsza to Koźminek, Gać, Kaliska, Stary Karolew, Chodybki. Druga to Koźminek, Chodybki, Stary Karolew, Gać, Kaliska, Moskurnia Mała. I kurs drugi w tej linii, Koźminek, Gać, Kaliska, Moskurnia, Moskurnia Mała, Moskurnia, Stary Karolew, Chodybki, Koźminek. I trzecia linia, Koźminek, Gać, Kaliska, Moskurnia, Moskurnia Mała, Moskurnia, Stary Karolew, Chodybki. I w tym funduszu dopłacie podlegają linie komunikacyjne, które nie funkcjonują co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie tej ustawy. I organizator publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów o publicznym transporcie zbiorowym może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli wystąpi ryzyko powstania zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora. I drodzy Państwo, chodzi tutaj o to, że dostaniemy sporą dopłatę w kwocie 3 zł do każdego kilometra. To będzie oznaczało, że w skali roku jesteśmy do tych linii, w związku z tymi przewozami jesteśmy w stanie zaoszczędzić, to jest około sumarycznie około 7-8 tysięcy na tych PKS-owskich transportach. I chodzi, dlaczego Państwa prosimy o to, o tę uchwałę, nie dlatego, że wątpimy w to, że to jest dobre, tylko o to, żeby zrobić to w formie właśnie umowy na świadczenie usługi,
a nie w formie przetargu, jak to zwyczajowo jest, dlatego że jest takie dopuszczenie, żebyśmy to zrobili z przewoźnikami na naszym terenie, jako że jest to nasze zadanie, bezpośrednio wprost wskazane w ustawie i możemy taką uchwałę podjąć o umowę na świadczenie takiej usługi. Sprawę prowadził pan zastępca Muszyński. Wszystko bardzo dobrze jest przeanalizowane, skalkulowane. Wniosek został złożony, pozytywnie zaopiniowany. Dzisiaj Państwu to przedstawiamy, dlatego że dzisiaj dosłownie dostaliśmy też od wojewody zapewnienie o tym, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i po złożeniu kompletu dokumentów będziemy mogli na tę dopłatę liczyć. Bardzo dziękuję i proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę przewodnicząca i opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Pani Burmistrz powiedziała, że mamy zyskamy odnośnie do obecnej sytuacji, do Bieliszca, teraz po tej dotacji, tak? Tak, tak. My w tej chwili płacimy około PKS-owi około 3000, a będziemy płacili w granicach 600 zł, a to tam jest kombinacja powiatu i gmin. Natomiast na naszym terenie my w tej chwili płacimy za różne linie, za jedną chyba tam dopłacamy około 3, za drugą 5 tysięcy. Sumarycznie tutaj będzie nas to kosztowało 1000 zł. Także do tej kwoty dofinansowania. Tak. 2,50. Mhm, czyli 2,50 do naszego kwoty. Także jest tam niewielki nasz udział, a cała reszta wtedy jest z tych środków właśnie z tego Funduszu Rozwoju Przewozów. Jest to dla nas bardzo, bardzo korzystne. Nie widzę chętnych do zadawania pytań. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 48/299/2021. Punkt 13. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. To jest ta informacja, o której ja tak powiem, troszeczkę wcześniej powiedziałam, czyli o tych zmianach, które nakazano dokonać w części tych oświadczeń, przepraszam. I to już wcześniej Państwu mówiłam, że to już jest wszystko w terminie załatwione, rozpatrzone i wysłane. Ale to dotyczy mnie teraz. A teraz Pan Przewodniczący jeszcze tak siebie chciał. Radni zgodnie z artykułem 24h punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Następnie oświadczenia zostały przesłane do naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu. Pismem z dnia 26 października 2021 roku nr 30080 SKA 40062023/2021 Naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego poinformował o dokonaniu analizy, w wyniku której u 7 radnych Rady Miejskiej Gminy Koźminek dopatrzono się uchybień. Powyższe osoby zostały wezwane do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia zostały odesłane do naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego w dniu 24 listopada 2021 roku. Uchybienia dotyczyły części A punkt 1, 2, 6, 8, 10 i części B druku oświadczenia majątkowego. Punkt 14. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności pomiędzy sesjami. Tak, dyżury, przyjmowanie interesantów, podpisywanie uchwał sesji Rady Miejskiej Gminy, przekazanie burmistrzowi gminy zgłoszonych przez radnych wniosków i interpelacji na ostatniej sesji,
Przekazanie uchwał do Wydziału Nadzoru i Kontroli. Udział w spotkaniu. 6 grudnia symboliczne odpalenie światełek na choince na Placu Wolności w Kominku. 8 grudnia schronisko dla zwierząt w Lutukowie. Przekazane nie karmy zebranej przez szkoły podstawowe z Kominka oraz Muskórni. 19 grudnia spotkanie bożonarodzeniowe w Kominku. 27 grudnia uroczystość złożenia pamiątkowej tablicy na grobie powstańca wielkopolskiego Kazimierza Śmierzchalskiego na cmentarzu w Złotnikach. Udział w symbolicznym uczczeniu rozpoczęcia powstania wielkopolskiego, godzina 16.40 przy dworku. Wcześniej jeszcze uczestniczyłem we wręczeniu stypendium z panią burmistrzem. Punkt 6. Ustalenie terminu sesji, zapoznanie się z projektami uchwał, zapoznanie się z protokołem sesji. Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych. Czy wcześniej pan kierownik? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, odpowiadając na wnioski radnych w poprzedniej sesji. Wniosek Pana Radnego Dariusza Zgady w sprawie braku dostarczenia odpowiednich worków sprawy do segregacji odpadów. Na brak dostarczenia odpowiedniej ilości i odpowiednich kolorów worków do segregacji odpadów każdemu właścicielowi nieruchomości, który złożył do urzędu deklarację oraz jest objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przysługuje instytucja reklamacji. Reklamację można zgłosić w dniu odbioru lub w kolejnym dniu roboczym do godziny 12. Informacja ta wraz z numerami telefonów, pod którymi można reklamację złożyć, znajduje się na harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo worki do segregacji odpadów można pobrać bezpłatnie w pokoju numer 33 Urzędu Gminy, jak również pokoju numer 3, czyli tam u mnie na samym dole, tak jak to było do tej pory się odbywało. W sprawie następnego zapytania. Zgodnie z uchwałą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźminy nie ma podziału zbiórki szkła na białe i kolorowe. Powodem dwukrotnego nieodebrania odpadów segregowanych zgłaszanego przez pana radnego Dariusza Zgady była nieprawidłowa segregacja odpadów. W workach służących do segregacji odpadów znajdowały się odpady zmieszane, o czym użytkownik nieruchomości został poinformowany przez firmę odbierającą odpady podczas zgłaszania reklamacji. Zastrzeżeniem, że jeśli odpady te zostaną prawidłowo posegregowane, jeszcze do tego samego dnia zostaną odebrane. Kolejny wniosek. W sprawie nieświecącej lampy solarnej przy drodze Smuki Oszczeklin. Reklamacja została złożona do wykonawcy firmy, która zamontowała tą lampę w ubiegłym roku. Zostanie ona naprawiona po 1 stycznia przyszłego roku. Pragnę dodać, że w ubiegłym roku też był problem tam z zasilaniem. Z tego co pamiętam, wynikało to z awarii czujnika, który tam znajdował się przy tej lampie. Także to będzie zrealizowane, myślę, że w najbliższym okresie czasu. Wniosek pana radnego Sławomira Wróbla w sprawie znaku E17A związany z początkiem miejscowości Dąbrowa i ze znakiem E17B, koniec znaku Dąbrowa. Byłem na wizji lokalnej w momencie, kiedy firma montowała ten znak, no po prostu doszło do nieporozumienia słownego w niedługim czasie, jeżeli dobrze pamiętam, w ciągu tygodnia w ramach reklamacji zostało to poprawione i w tym momencie oznakowanie jest prawidłowe, takie jakby było zalecane. Dodatkowo znak, który był wcześniej postawiony, nie spełniał po prostu już norm ustawienia. Teraz został znak ustawiony zgodnie z rozporządzeniem z zachowaniem prawidłowej odległości od krawędzi jezdni, jak również wysokości początku tablicy od gruntu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych? Radny zgadza. Jestem radny, panie przewodniczący, panie burmistrz. Ja chciałem podziękować w imieniu rodziców, grona pedagogicznego, pracowników szkoły oraz mieszkańców za ten odcinek dojeżdżający do szkoły. Był to bardzo, bardzo wiele podnoszonych wniosek dlatego, że bez COVID wymuszona sytuacja, że młodzież była wpuszczona
nie ma wejściami, dużo rodziców podjeżdżało akurat od tamtej strony i podjeżdża no, po prostu razem z bliżej tego wejścia, a drugi powód, jak się wszyscy zjechali, na parking, to tam było na, naprawdę trochę się w tych godzinach przywozu dzieci i odwozu i odbioru no, był trochę problem. A tego teraz nie wszyscy jeszcze ten odcinek widzieli, dlatego że był to zrobiony odcinek niedawno i jest przerwa, ale już się ci rodzice, którzy byli pozytywnie ten odebrali ten i tą aferną będzie z korzyścią służyć. Jeszcze ze zbiegiem czasu uda się połączyć jeszcze w koło ten pierwszy jakiś asfaltem i będzie dojazd do szkoły dla rodziców utwardzony z każdej strony. To by było fajne tak na a stulecie, że jakby taki pomysł. Kiedy to stulecie? Za 5 lat. No, radny, mówię w dłuższej perspektywie. Może pana kierownika takie zgłoszenie, nieświecąca lampa złotnika przy posesji 37. Panie kierowniku, sygnalizacja przed rondem Pietrzykowie. To też to rozbudowane. Powyrywane to. Ktoś tam się do stołu powyrywał. Z jednej i z drugiej strony. A na to nie świeci? Świeci, zgaśnie. Czyli mruka. Radzie się. Po prostu może było zgłoszone, ponieważ to jest bardzo istotne, bo w momencie, kiedy przyjeżdża firma konserwująca oświetlenie uliczne, jak pan tutaj określił na tak zwaną lampę mrugającą, mogła firma wjechać w okresie, kiedy ona świeciła. Parę minut nie ma. Tak. Najlepiej wieczorem. No nie, ja po prostu to zgłoszę. To naprawy zaznaczenie, że ta lampa po prostu mruga. Mamy kolor ile? 8. 8. Mruga. Tak. Może puknę, nie? No, można też. Te 3 miesiące będzie. No, tak, po prostu zostały tam stawione akumulatory z jednej i z drugiej strony. I przyczyna nieświecenia tej lampy jest z tego powodu, a nie z powodu awarii. Niestety tam po prostu od samego początku zostały te akumulatory pryjet od strony smołek skradzionych. Od Szczepina, a następnie tutaj od strony Kozimka. Do czego bym się przydał? To już trzeba się zapytać, którzy to zrobili. No, a tutaj się może solarne i w nocy. Lampa solarna również musi mieć akumulator na zbieranie tej energii. Do tej pory nam nie ukradł. No tam jest wysoko. Proszę? Wysoko. Zrobiło się szumnie, zatem myślę, że wolne wnioski będą teraz odpowiednim punktem. Bardzo proszę, jeśli ktoś chciał wolny wniosek, radny. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrz. Na koniec roku może wypowiem się na temat funkcjonowania, bo bliski mi jest jakiś techniczno-gospodarczy element tak, na temat funkcjonowania zakładu gospodarki komunalnej, oczywiście pozytywnego. Byłem dwa razy gdzieś tam świadkiem, jak usuwali usterki czy awarie kanalizacji. Miło byłem zaskoczony ich wyposażeniem. Widać, że ten warsztat pracy, warsztat, który służy do usuwania tych usterek, wzbogacił się bardzo sprawnie w swoim idzie. Widzimy, jak sprawnie też odśnieżają, ale chciałbym wnioskować o coś więcej. Dzisiejszy poranek mogliby szybko zareagować, by trzeba było jakiś do tego sprzętu, do tego ciągnika, który posiadają,
sprzęt, nie wiem jak to się nazywa fachowo, solarkę, piaskarkę czy tego typu, także fajnie by było, bo mówię, wiele się zmieniło w ostatnich latach. Wizerunek zakładu gospodarki komunalnej zmienił się bardzo, chociażby ten samochód, na którym jeżdżą, także to taki bardzo pewnie wynikiem tego też jest, że mają coraz mniej zadań z racji remontów czy utrzymania mieszkań komunalnych, bo wzywamy, także no, bardzo dobry kierunek, ale sprzęt do sypania czy jakąś poparkę, myślę, że ten głupi trzeba było myśleć, żeby w dalszym ciągu ten zakład był wyposażany i mógł szybciej działać na takie sytuacje, przez dzisiejszego poranka. Dziękuję bardzo. A, jeszcze coś ciekawego, bo w zeszłym roku, nie wiem, czy ktoś widział, jak widziałem, fajnie, że działali, ale łopatami gdzieś tam działali na tych ślizgich drogach. Zabawnie to wyglądało, ale też reagowali. Ja mogę tylko zapewnić, drodzy Państwo, że rzeczywiście nasz zakład jest no, z takiej intencji naszej doposażany stale i pan kierownik wie, że jeśli jest coś, co jest w naszym zasięgu i w naszych możliwościach finansowych, żeby to kupić, akurat ta solarka czy piaskarka w ostatnim czasie była tematem rozmów i z całą pewnością będzie to jakiś tam najpierwszy z zakupów, które będzie czyniony. W ogóle planujemy ten zakład rzeczywiście, tam jest też rozdrabniarka kupiona, piły, jakieś inne zestawy sprzętu. Dobrze, szczarty, także w ostatnim czasie może dodam, zakład komunalny został wyposażony w narzędzia, które były mu niezbędne do usuwania awarii wody, typu zawęszczarki, piły do cięcia asfaltu, przecinarki, agregaty prądotwórcze. Tutaj z panią burmistrz w ostatnim okresie czasu rozważamy, żeby zakład komunalny zakupił piaskarkę, ale to się wiąże z tym, że ciągnik, który posiadają, musi być doposażony w ładowacz czołowy, żeby oni w tym momencie byli całkowicie niezależni i mogli samodzielnie działać w okresie zimowym podczas po prostu zwalczania śliskości, bo w chwili obecnej mają wyposażony ciągnik tylko i wyłącznie w puch czołowy. Tutaj, żeby to byli oni całkowicie niezależni, to musielibyśmy zakupić piaskarkę typu piask, plus do tego do ciągnika ładowacz czołowy i w tym momencie będziemy w jakiś sposób niezależni od firm tutaj zewnętrznych i moglibyśmy to zwalczać w zależności tą śliskość w ramach własnego sprzętu, tutaj, które byśmy posiadali. Fajny kierunek, chyba są to. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Życzenia noworoczne złożymy sobie poza kadrem. Natomiast teraz zamykam obrady 48. sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek. Dziękuję Państwu za przybycie.